Cześć, witam cię detailingowy, dziadzia. Ej, dziadzia, nie wyluzowałeś się za bardzo? Nie wiem. Dziadzia jest, dziadzia był, dziadzia będzie, dziadzia tu, dziadzia tam, dziadzia wszędzie, dziadzia gra, dziadzia ma, dziadzia wszędzie, patent za patencie to dziadzi orędzie. Dziadzia jest, dziadzia był, dziadzia będzie, dziadzia tu, dziadzia tam, dziadzia wszędzie, dziadzia gra, dziadzia ma, dziadzia wszędzie, patent za patencie to dziadzi orędzie.
Cześć, witajcie detailingowy dziadzia. Shine Systems Vinyl Mat Dressing do wnętrza. Cóż mogę o nim powiedzieć? Dostałem go od Mariusza. Dzięki Mariusz. Zresztą tutaj nawet podpisałem, żeby nie zapomnieć od kogo, bo przeważnie zapominam. Wysłał mi go, chciał się podzielić. Super, rewelacja. Dziękuję ci bardzo. Zapach. Zajebisty, naprawdę. Perfumy. Któreś perfumy mi przypomina. Bardzo fajny. Rewelacja. I teraz tak. Co do aplikacji. Widziałeś aplikację na miękki plastik, czyli Volvo, na aplikację twardy plastik, czarny, jasny. Jeżeli chodzi o miękkie plastiki, grubo przyciemnia. Grubo przyciemnia i tutaj no jest mat. Jest mat, ale zakrawa troszeczkę już tak, jakbym go dorzucił, a czy może inaczej. Na miękkich plastikach aplikacja i od razu docieranie. Jak go zostawisz bez docierania, będzie połysk. Z mega przyciemnieniem. Aplikacja, odwracamy, docieramy, bomba. Wykończenie, przyciemnienie, super. Ale dla mnie produkt stworzony jest na twarde plastiki. No siedzi niesamowicie. Na twardych plastikach naprawdę robi mega robotę. Super, rewelacja. Aplikujesz, odwracasz, docierasz, zostawiasz. Piękne przyciemnienie, piękny mat i na jasnych plastikach rzeczywiście matowe przyciemnienie, matowe wykończenie, przepraszam, z przyciemnieniem. No rewelacja, uzupełnia twarde plastiki bosko. I tak go widzę. Właśnie na twardych plastikach. Na miękkich też jest nieźle, ale uwielbia twarde plastiki. No dobrze, no słuchaj, no nie ma co się tutaj więcej rozwodzić na temat tego produktu. Super, ale jest minus. Nie lubi wody, nie przepada, bo zresztą w dalszej części filmu pokażę ci, że wskoczyłem z wodą i po dwóch podejściach tak naprawdę prawie, że go zebrało, a już w ogóle straciło, jeżeli chodzi o przyciemnienie. Zjechał. Został totalny mat z minimalnym zabezpieczeniem, więc to jest trochę minus tego produktu, że jak wjedziesz z odkurzeniem wnętrza, to go zbierzesz. I tutaj dwa dni po tym, jak posiedział sobie dressing, oczywiście atakowałem, pozwoliłem mu sobie zdrowo usiąść. No niestety to jest jedyny minus tego produktu, a tak poza tym bomba. Naprawdę zapach fantastyczny, a i wydajność, kozak, wow. Wydajność tutaj to jest kosmos. Niewielka ilość i smarujesz, końca nie widać. Naprawdę w ogóle fajnie się rozprowadza, tak mięciutko, płynnie, rewelacja. No dobra, zapraszam Cię do dalszej części filmu. Zobacz kontakt z wodą, jeżeli chodzi o ten produkt. Ja się z Tobą żegnam. Do zobaczenia, do usłyszenia. Cześć!